Proroków prawdziwych od fałszywych mamy rozróżniać, patrząc na owoce, które przynosi ich działalność. A święty Augustyn też podpowie, żeby przyglądać się, czy możemy w tych osobach odnaleźć owoce ducha świętego, o których Paweł pisze w liście do Galatów: miłość, radość, pokój, uprzejmość, łagodność, cierpliwość, opanowanie. Wielu katolików. Skarży się, że tyle jest różnych kanałów w internecie, tyle różnych kaznodziei, że czasami nie wiadomo, kogo słuchać, bo nieraz mówią przeciwstawne sobie rzeczy. Tutaj trzeba przyłożyć miarę owoców Ducha Świętego. Czy ten człowiek to, co mówi, mówi z radością, mówi łagodnie? Czy ten człowiek ma w sobie opanowanie? Czy prawdę, którą wypowiada, wypowiada z pokojem, ale też z miłością. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was jak w wilk w owczej skórze. Poznacie ich po ich owocach, a to są owoce ducha świętego, które promieniują z ich działalności.